Słuchajcie, ja mam teraz dylemat, bo pokazałam Julce taki edit takiego gościa. Bo ja myślę, że on jest bardzo przystojny. Zobaczcie. On jest z koreańskiej dramy, którą Ciaga oglądała i właśnie to wylądowało na moim DC. I pokazuję Julce i co powiedziałaś? Czego nie mogłeś znaleźć. Ale on jest ładny! Nie, to ma wąsa. No i co z tego, że ma wąsa? Też brodę fajną, ale patrz na jego włosy. To jest mój nowy ulubiony edit, nawet go dodałam do ulubionych. Weronika, słuchajcie, ona teraz się śmieje z Julą, ale ja tu przyszłam, bo chcę się ubrać do wyjścia, a coś ja tutaj, przepraszam, mam chrypę, coś ja tutaj mówię, a Weronika, no to teraz jest, ja i Julę, nie denerwuj się, nie denerwuj się, emocje, nie, cię zaraz dam emocje, ale Hulk, zielona nie jestem, przem bardzo! Jesteś niebieska, słuchajcie. Cicho! Nie! Cicho! Jak Nadia! Gdzie? O kitu! Dzisiaj ja i Jula zaliczamy coś nietypowego, bardzo fajnego, tak? Będziemy płynąc na bardzo szybkiej motorówce! Jula, jesteś podekscytowana? Bardzo. Widać... Zobaczcie, co będziesz robić? Płynąć. Płynąc? Będziesz jechać. Ale dobra, no! Przyznaj się oficjalnie, że masz wadę humoru. Powiedz to głośno. Ja się jej boję. Jesteśmy w tym samym miejscu, co jedliśmy wczoraj. Jak śledzicie moje Instastory, to widzieliście, że ja mam przepyszne pierożki z owocami, z syropem takim jagodowym i z syropem waniliowym. Sosem. Sosem waniliowym, nie mam w gębie. Więc wróciliśmy się drugi raz, bo Julka bardzo chciała tego kotleta, którego przejadła. Tyczka skóry. Chciałaś bardzo pierogi. Ty chciałaś kotleta. Chciałaś kotleta. Przyznaj się, że śniłaś jej jutro. Jula, miał się nie wydać! Julka! Ale widzicie, Julka się chciała obizywać, dlatego że on ten kotlet był taki dobry i ona chciała mi przestać. O, nie mów to! Godzina nie minęła, tylko się zjadłaś, a już za nimi tęskniłaś. To nieprawda. Wielki ząg po prostu i to akurat jak dla mnie i dla Julki. Normalnie just our luck. Więc idziemy na tę porcję, idziemy. Troszkę zabłądziłyśmy, ale znalazłyśmy naszą drogę i idziemy i słyszymy właśnie tą motorówkę. I myślimy, nie, to za wcześnie, co nie? To przecież może wraca albo po prostu już wypłynęła, po prostu tutaj jakoś krąży. I idziemy, pytamy się pani, a pani już powiedziała, że na dzisiaj koniec i to właśnie była ta, która płynęła na zachód słońca. Więc spóźniłyśmy się, nie udało nam się. Pani powiedziała, że oni w ogóle nie płyną. Jak jest brzydka pogoda i jutro właśnie w piątek ma być brzydka pogoda. Ale miejmy nadzieję, że będzie ładna. Trzymajmy kciuki, może jeszcze popłyniemy. Ładna nie będzie. Ej! Może padnę, chociaż nie będzie. No. Na zachód słońca pewnie nam się nie uda chyba, co nie? Chyba, że rozpogodzi się. To wtedy będzie git. Ale jak się nie rozpogodzi, to nie będzie git. I nie będzie płynięcia. To ja i Julka możemy płynąć tam zieloni pół, my możemy... Mokre pieski, o! Dzień dobry, witajcie. U nas się wypogadza. A, witajcie, chciałam was zabrać na taras. Dobra, przekręćmy klucz. U nas się wypogadza. Rano strasznie lało. Przeszła też burza. Ale teraz mamy, powiem wam, że ciepło. I zaczyna się wypogadzać. Niebo zaczyna się przecierać, więc super.
Nie wiem, czy będzie dzisiaj plażnik, chyba nie, chyba tylko się przejdziemy na plażę i dziewczyny chcą wybrać się na motorówkę szybką, bo są dwie, ale na którą to jeszcze nie wiadomo, bo nie dyskutowałyśmy na ten temat. Najważniejsze, że nie pada i jest ciepło, bo jest naprawdę strasznie parno. Ale pogoda jest jak na razie w porządku, oby się nic nie pozmieniało. Miała być dzisiaj kawa na tarasie, ale niestety to mokre krzesło nawet nie, ale kawę mam tutaj, jeszcze jej nawet nie dopiłam, więc ją dopiję. Przygotowałam im malinki, żeby zjadły. Kupiłam taki szklany pojemniczek, żeby im je przysypywać, bo one są dostępne w takich, tak jak u nas tu w Dębicy, w takich kartonikach. A ja kupiłam taki szklany pojemniczek, żeby właśnie je do niego przekładać i chować do lodówki. Ale muszą zjeść, bo już dzisiaj przybierałam i kilka malin wyrzuciłam. A super sprawa, słuchajcie, ja z Dębicy miałam zabierać kawę. Na początku był taki plan, zabieram kawę. Potem sobie myślę tak, nie, to nie ma sensu, po co wozić drzewo do lasu, przecież kawę mogę kupić na miejscu. Pierwszego dnia jak przyjechaliśmy, szukałam kawy, tylko nie chciałam dużej kawy w słoiku, tylko chciałam mniejszą. Bo całej bym nie wypiła, bo kawę piję tylko ja. Dobrze, że nie kupiłam tej kawy tutaj, w sobotę jak przyjechaliśmy, ponieważ mam tutaj kapsułki i mam ekspres i nie potrzebuję kawy. Także dobrze, że nie przytachałam słoika kawy do mieszkania. Teraz wychodzimy, ja się przebrałam, bo na sobie miałam białą bokserkę, tutaj takie spodenki Sinsay, ja już wam je pokazywałam, bardzo fajne, bardzo wygodne, ja w nich jechałam nad morze i nad morzem też tutaj w nich chodziłam, ale stwierdziłam, że nie chcę tych shortów, chcę coś innego i z szafy wyjęłam ten szary kombinezon, to jest kombinezon z Diversa, kupiłam go w tamtym roku, bardzo go lubię, jest mega wygodny i do tego, ponieważ pogoda jest taka kapryśna, niby jest ciepło, za chwilę przychodzą chmury, więc zabiorę ze sobą sweterek. To jest sweterek, który kupiłam ostatnio w tym samym sklepie, w którym kupowałam dwa swetry w tamtym roku, Don Vito Collection. To jest sklep, który mieści się przy ulicy Morskiej, także jak będziecie szły wzdłuż ulicy Morskiej, to on jest bliżej wyjścia na plażę. Ale go zobaczycie, bo on się od razu rzuca w oczy przez swoją kolorową kolekcję swetrów lnianych, spodni lnianych, bluzek, tunik i tak dalej. Tak jak wam powiedziałam, w tamtym roku kupiłam dwa swetry, a w tym roku bardzo spodobał mi się ten sweter. On jest cienki, milutki, bardzo przyjemny. Ja wiem, że może wygląda na taki, że jak ja go ubiorę, to on mi pogryzie, ale nie, tak nie jest. Marka Fracomina, to jest marka, której wcześniej nie mieli. Tą markę chyba wprowadzili na sklep dopiero w tym roku, ponieważ ja ich wcześniej nie widziałam, chyba że po prostu nie zwracałam uwagi, dlatego że byłam zafascynowana swetrami marki Lilu by Gosia, które są tak mega niedostępne, chociaż nawet z panią, którą rozmawiałam, jak kupowałam ten sweter, zapytałam, dlaczego ta marka jest tak słabo dostępna, bo jej wyszukiwałam, to mi powiedziała, że oni ostatnio, jeżeli chodzi o tą markę, to też coraz mniej swetrów dostają. Pojawiła się partia swetrów długich, jest taki piękny, pomarańczowy i Fracomina też ma jeden sweter w kolorze pomarańczowym, takim mega pomarańczowym, takim ognisty, taka ognista pomarańcza, bardzo mi się podoba, ale na razie kupiłam ten, zobaczymy, jeszcze nie wyjeżdżam, więc się będę zastanawiała, na razie postawiłam na fuksję, którą dzisiaj ze sobą zabieram. Jednak zmiana planów, dziewczyny wróciły właśnie z Żabki, bo były kupić sobie kubki z lodem, bo tutaj kubki z lodem znikają błyskawicznie, słuchajcie, jak się załapiesz na partię poranną, to masz kubek z lodem, ale później już nie masz szans, żeby kupić. Więc kupiły i włożyłyśmy do zamrażalnika. Ja jednak nie biorę swetra, bo Weronika powiedziała, że jest naprawdę ciepło i nie ma sensu, więc outfit wygląda tak. Torebka czarna, kombinezon i espadrille. Miałam ubierać sneakersy Gucci, ale powiem wam, że one nie wyglądają w połączeniu z tym kombinezonem. Dobra, więc idziemy teraz na Cetniewo, na te wszystkie stragany, bo tam chcemy kupić prezenty. Później przejdziemy wzdłuż Strzek Sportowa, Morska, tak trochę skracam, tak tylko wam podaję te ulice, które tutaj znam i wrócimy do domu, jak coś kupimy, zostawimy i pójdziemy się przejść do portu. And